Witam Cię serdecznie, drogi widzu, na kolejnym przeglądzie memu z naszego Discorda. Jeżeli jeszcze nie subujesz tego kanału, to oczywiście zapraszam Cię do tego, żeby ten kanał zasubować i zapraszam Cię na twitch.tv/diabeł6, gdzie odbywają się praktycznie codziennie transmisje na żywo. Jak nie jesteś w stanie ich obejrzeć, to sobie wejdź na Shoteła, czyli na nasz drugi kanał szoterski, na którym właśnie szoty transmisji się znajdują. A teraz lecimy do oglądania odcinka z przeglądu memów. Zajęliście na łyso? Za 50 tysięcy się zgolę. Naprawdę, dzisiaj za 50 tysięcy jestem w stanie to zrobić. Popit? Halo? Czyż to jest fejur jakiś? Dobra, fake, to jest fake! Chłop, to jest refund, to będzie refund! To będzie refund! Nie, 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 to będzie refund! Jesteś pewny? Hech. A zresztą to nie było 50 tysięcy, to nawet jeśli, ale to jest refund totalny. Jeszcze 10 tysięcy, 15 może bym jakby uwierzył. Pasza tam kiedyś dostał jakieś 100 tysięcy dolarów chyba kiedyś, nie? I się okazało, że to też nie jest refund, a każdy myślał, że to jest refund. Ale nie, nie ma szansy. Nie no, styknie, styknie. Ej nie, k***a, to jest niemożliwe, Maciekson. Ej, czekajcie, że on wszystko wysłał dotpayem? Jaki ty masz k***a... CO?! ...na bliku. Na kogo my trafiliśmy? Co nie zmienia faktu, że i tak może wycofać ten przelew. I tak może wycofać, kurwa, ten przelew. Miało być 50 tysięcy w jednym donacie, w jednym alercie, więc wybacz, no wybacz, tutaj nawet ten 1000 nic nie zmieni. Ja wiem, co miałeś z tyłu głowy, ale no taki był, właśnie taki był układ od początku, tak? Jebie, kurwa, fejkiem. To jest totalny fake, to jest niemożliwe. No dziękuję bardzo za 49 tysięcy złotych wsparcia, aczkolwiek no golej na łyso było za 50, a teraz rezygnuję w ogóle z pomysłu i nie golę jednak. Już stwierdzam, że to jest bez sensu w ogóle golić się. Albo zrobili akcję taką, że sam sobie puścił kurwa testowego alerta w ten sposób. Przepraszam, potrzebuję oleju do smażenia. Już powącik z pana prowadzę. To będzie smażone? Tylko z lodówki, tak? Tak, lodówki. Tak. Mam olej z lodówki? Potrzebny. Chłodny olejek. No tą twoją niby, co wysyłałeś. Proszę bardzo. Wysyła? A, taki olejek, a to z lodóweczki. No dobra, pasuje robota. Czekasz na komunikat a propos twojego pociągu. Spikerka przez głośnik. Trochę prawda. Trochę tak może być, widzę, trochę tak może być. Ty, ale jak zagiął, żeby nie zahaczać na dole? Jest co, no naprawione, o co wam chodzi. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Międzynarodowy Geja. Oznacz swojego gejuszka i złóż mu życzenia. Oznaczam sam siebie i spierdalam dalej. Weź tu butelkę rumu? O, idealnie. Ty, ja chyba nigdy w życiu bobra nie widziałem, teraz się tak zastanawiam. To jest rare shit, to jest jak shiny Pokémon, widzowie. Co to za wspaniały? Bonaparte, lepsza wersja, totalnie. Ja pierdolę. Co ty się tak skręcasz? Stary, zaraz się w gacie zesram. To idź do kibla. Jesteś pierdolnięty? To. Złota zasada. Nigdy nie sraj... Nie w szkole. Oj tak, to jest totalnie złota zasada. Parę razy w życiu się zdarzyło, że trzeba tam pójść, ale to jest... o kurwa, to jest przeklęte miejsce. Zazwyczaj kible w szkołach wyglądają tragicznie. A jeszcze boisz się, że przez przypadek jakiś typ namoczył straj taśmę i rzucił ją na sufit. Więc jak będziesz srał, to może ci zlecić na głowę. To jest w szkole. Przeklęte miejsce. Nad czym ty tak myślisz? Kiedyś w przedszkolu miałem... A później się rodzą takie sytuacje, że wchodzisz do męskiego kibla w szkole, a tam jest nasrany do bidetu. Znaczy, do pisuaru. A rozpierdolę ci życie. Chcę tego. Chcę tego, bo chcę ciebie. Rozpierdolę.
No to prawda, jeżeli ktoś kiedyś komputer składał i próbował w te malutkie piny to wpierdolić, to zazwyczaj jak ci komputer nie działa, potem jak go złożyłeś, bo na przykład czyszczeniu, to jest pierwsza rzecz, którą sprawdzasz, czy dobrze power wsadziłeś i reset. Bo to się łatwo da spierdolić. Witamy, witamy czcigodnego imperatora w naszych skromnych progach. Ty kurwa kiedyś próg widziałeś, jak to futryny nie ma, nie mówiąc o drzwiach. Zamiast podłogi klepisko, kurwa 3 razy w gówno wlazłem w pokoiku, z czego raz na stówę nie w swoje. Czego się pan napije? Może kawy? No kurwa, trzymajcie mnie, bo zaraz mu jebnę z liścia. Tłukę się przez pół galaktyki, a ten mi tu z kawą wyjeżdża. Co ty myślisz, że w pałacu... Budę! Kurwa, takie bogactwo tam jest, żebyś się zesrał z wrażenia. Tak bawi. Nerka bawi. No mnie też śmieszne. Easy money, easy money. Penguin falls from fucking ridiculous height. Life changing injuries. Bros, friend does not help him. The fuck? Zajebisty pomysł, swoją drogą. Chyba każdego marzenia, żeby kiedyś zrobić takiego lupa, jeżdżąc na rowerku. Mówisz, idę teraz na skatepark i będę robił takie rzeczy. Później się okazuje, że się boisz jeździć po prostu na tym rowerku. Halo, policja? Tak, policja w żarach. Proszę pana. Kupinki Łużyckie, numer 43. Łączna 43. Łączna tutaj, jak się wjeżdża. On przyjechał bój las wyciąć. Koło poczty objazd tutaj. Zgłaszam. Wybuch styrce, ktoś nam podpalił styrce. Styr to się pali, a nie. Kto podpalił? Na chuj on pojechał. Nie wiem kto. Ale co podpalił? No styrta się poli. Ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham? Co podpalono? Mówi Himmel Jadziga. Tak, ale co się stało? Styrta się poli. I styrta już prawie się dopala. Tasiana, tak? Lipinki Łużyckie, łączna 43. Ale to... za pocztą w koło. A straż pożarna jedzie? Słucham? Straż pożarna. No ktoś podpalił, ja nie wiem kto. Halo? Klasyk. Następnym razem ten pasek wykorzystamy trochę inaczej. To znaczy? Ja, ty, łóżko i pasek. Resztę pozwolę ci sobie na razie wyobrazić. Wspaniała sprawa. Dzień dobry. Casual. Ja pierdolę. A, z Łodzi się śmieją. Kurwa, to jest podejrzane troszeczkę, że akurat zacząłem jeździć do Lublina, a wy wysyłacie takie rzeczy? Jakby było kurwa to w Łodzi. Może to jest cała Polska tak po prostu wygląda. Good morning. Chłop zjarany chyba. Ale podjarany. What the fuck? To jest srokosz, nabija on swoje ofiary na gałęzie? Kurwa. Jakie ofiary? Gizdy? I'm not the hero the world wants. And I'm not the hero the world needs. But I am the hero that the world gets. To jest Deadpool 3, Down the Syndrome? O nie! Help him! Ja przestraszyłam najwięcej osób. Nieprawda, to byłem ja, amatorzy. O kurwa, fakty. Albo chuj! To jeszcze nic! Jak... Kiedyś były sklepy takie, powiedzmy na ryneczku, czy coś takiego z zabawkami. Przynajmniej ja z dzieciństwa to pamiętam, jak na rynek chodziłem, był sklep z zabawkami, zawsze tam mamę ciągnąłem. Był jebany bober, który zaczął gwizdać, jak się wchodziło, kurwa, do sklepu. Był włączony taki boberek, który właśnie też reagował na czujkę i zaczynał gwizdać, jak się wchodziło do sklepu. Jak się tego skurwysyna bałem zawsze, matko. A ten pst też potrafił strasznie. Świstak, nie bober, fakty. Miasto płonie. A ja dalej dziwko tańczę. Tańczyłem nawet wtedy, kiedy opuściłem sankcje. Tańczyłem nawet wtedy, kiedy ty miałeś wakacje. Będę...
Wariat. Jiu-jitsu. Słuchajcie, jak ja się lubię opierdalać. Jak ja lubię nic nie robić po prostu całymi... Każdy uczeń zawsze. Łazić. Wspaniała rzecz. Bimbać. I mieć na wszystko wyjebane. Wspaniała rzecz, wspaniała rzecz. Po prostu w głowie nie mieści, jak ja to kocham. Takie bezstresowe, po prostu spokojne, wyluzowane... Cześć, Ania. Nic nie muszę, żadnych obowiązków. Dzisiaj zabieram was na obiad do babci, bo chyba można tak powiedzieć. Pani Grażyna od ponad 27 lat jest w branży i słynie z dobrych obiadów domowych. Możecie w tym miejscu poczuć się totalnie tak, jakbyście przyszli do babci na obiad. Zapraszam. What the fuck? Dzień dobry. Zjemy coś? To chyba tak. Czy to jest rzeczywiście... No tak. Co tam mam do jedzenia? Ja wam tylko mogę zrobić za chwilę jakiś schabowy odlew. A zupka jakaś jest? To nie jest babcia po Dziękuję bardzo. Czy to jest serio restauracja taka, w której przychodzisz do babki i mówi: ona ma w lodówce tutaj, mam to, tu mam tamto, pan zapłaci, pan wyjdzie. No pleciory. Nie tylko czynsz, że tego, ale światło wynosi bardzo dużo za światło. Co wy gadacie, ale jaja. Ciężko jest wyrobić. Przyszła nasza zupka, słuchajcie. Dzisiaj serwowana jest jarzynówka. I tak jak widzicie, jest tu dosyć pokaźna micha zupy. To nawet ciężko opisać, bo ona nie smakuje jak z baru mlecznego, nie smakuje jak z restauracji, nie smakuje jak gotowiec. Jak od babci. Po prostu jak u babci. To jest nowe kryteria oceny w ogóle. Jak tu przyjdziecie i coś wam nie będzie smakowało, to zawsze... Ale jaja. Dobra, przyszły nasze drugie dania, słuchajcie, jest... Ej, jaka porcja, kurwa! Kopytkami Wojek wybrał... 26 zł! O kurde! Ale bym jadł! ...spróbować. Mimo, że kotlet jest gruby i nie jest takim cieniasem, to je się to komfortowo, bo mięso jest bardzo kruche. Kotlet schabowy krojony widelcem to dobra oznaka. Nie wiem, ja nie mam leżących dań. Wszystko robię z marszu. Wszystko jest świeże. Tego bałaganu nie filmujcie. A to o to chodzi, to klimat ma. Nie za bardzo zarabiam pieniądze, wie pan. Mam trochę zobowiązań. Miłego. A tak bardzo mi nie obsmarujcie tam na Polskę. Pomyślimy. Wiesz, co jest chuj... stary, to, że ludzie w takim wieku jeszcze muszą pracować, a nie oszukujmy się, to no to nie jest łatwa praca ogólnie, nie, w kuchni. Kleimy? Kleimy. Specjalnie nie pytałem tej pani w ogóle o mola, chcę jej zrobić taką niespodziankę tutaj po prostu. Mam nadzieję, że przyklejenie tej naklejki po prostu tym państwu pomoże. Misja uważam, że zakończona sukcesem. Ej, aż bym zjadł taki obiadek od babci, matko bosko. Wczoraj byliśmy tutaj w barze Waga u pani Grażyny i słuchajcie, ktoś zerwał naklejkę. W sumie nie ktoś, pozerwali ją właśnie pani Grażyna z mężem. O nie! Po prostu jakieś dzieciaki coś nakleiły. O nie! No i dzisiaj idziemy ją nakleić znowu, zobaczymy co się tam dzieje, czy coś ruszyło, bo na tę chwilę wszystkie filmy z tego miejsca wygenerowały ponad 6,5 miliona wyświetleń. Jo, pierdolę. Ale jaka kolejka! Coś się kręci chyba. No. Ha, siema. Dzień dobry, naklejkę zerwaliście, słyszałem. Ja pomyślałem, że jakieś dzieciaki pewnie nakleiły, nie? No to jakieś my, dzieciaki, po cichu. Jak tam? Cało dużo ludzi przychodzi? No bardzo dużo, no, bardzo dużo. No. Nie, nie, ja wcale nie, jestem pracowity, ale... Zła, no. No co, no powodzenia życzę. No nie, no w ogóle jak musimy się wam odwdzięczyć. Nie, wpadniemy kiedyś na zupę może jakąś. Jaką zupę? Dzisiaj rosół się no, ale nie dzisiaj, dzisiaj już na jedzenie. No dobrze, przyjechaliście, no miło nam, no. Dziękujemy. Ej, ale zajebista restauracja i fajnie, że kurwa to tak zadziałało. Ale to przyjdzie tam, mówię, od księżyła. Jedzenie robię tak jak robiłam, takie samo. No. Takie samo musi być jak na filmie, bo będzie drama, będzie afera. Nie, ja nic innego nie robię, oni ci wszyscy to samo jedzą. Klienci, tam pan czeka, panie teraz przyszły, dzień dobry. Dzień dobry. Piątkę ci przybiję, dzięki za to, że odkryliście to pan. A właściciel lokalu jebać, dlaczego? A nie oglądałem tego odcinka, więc nie wiem, będziemy musieli sobie obejrzeć chyba kiedyś księżula. Ja ogólnie księżula oglądałem może z jeden albo dwa odcinki kiedyś, jak u Jasia byłem. Jakoś nigdy do mnie nie przemawiał ten koncept jedzeniowy na filmach, ale oglądało się naprawdę dobrze. Musimy obejrzeć Książula, zdecydowanie. To widzieliśmy, tak, ale jeszcze raz. Korewa nani, dare des. Ale zajebiście to wygląda. Na mulek, chodź chwilę. Tyłkiem po wycieraczce, stary. Czy to pies, czy po kobite? Pies! Namuś! O, jesteś. Dodam stupa, sobie słuchasz. Namuś! Papier się skończył. Podaj papier panciowi. Przynieś papier, tak? Co ty gadasz? No przynieś mi papier. Podaj papier. Pewnie by piłkę przyniósł do kibla. Co
gadasz? Ale zajebisty. Ja polecam ten dywanik, dobrze działa? Dobry piesek, no daj. Normalnie mi dupską. Psy superior ten kotry. Koty, tak jest. Borys, no daj. Dobry piesek, buziak. Ale są muzyczki, słuchaj, no, na marszałach. Hello. Słucham. Jak tam? Dobrze. Elegancko. No ja widzę, że tutaj też dobrze. Ile tam wyszło? A dopiero jak ruszymy, to opowiem na miejscu, ile wyszło. Nie, dobrze, to potrzebuję, żebyś po chwilę poczekał. No to poczekam. A ty ci zapłacę coś. Dobra, spokojnie. Nie pierdolam, kurwa. Słuchaj, bo ja nie chcę, żebyś czego na marny. Ile tam wyszło? Ja to widzicie, aplikację zamawialiście. Ja dopiero zobaczę, jak na miejscu będę. Powaga. Wyjebać, dobra, słuchaj. Masz 200. No. Na przeczekanie. A ile trzeba na was poczekać? No myślę, że z pół godziny. Z pół godziny? No. No dobra. To słuchaj, poczekam. Poczekaj. Jak będzie trzeba, to ja znowu zapłacę. Dobra. A kurwa, pasuje robota! Nie, stać, nie w tym miejscu. Stój mordo, ile trzeba. Dobra. Orężada, a... na pewno ze mną nie będziesz strat. Dobra. Wiesz, co chodzi? Dobra. Ja dlatego ci przychodzę, daję ci dwie paki, żeby było, wiesz, co chodzi. Dobra, spoko. Żebyś wiedział, że nie ma jakiejś świni czy coś. Rozumiem, że za bardzo nie bujać tym samochodem, jak tam stan wygląda. A, no ja wiesz, jak, nie wiem, jak to jest. Jedźmy tak, generalnie jest napierdolone dobrze. No mam nadzieję, że... No, bo staram się nie bujać za mocno. Jak się zrobił bieg, kurwa, za te, za wami. Nie no, to wie o... Ale szanuję, kurwa, faceta. Ja szanuję, bo na Polacy... Było, żeby nie pan, to by zapierdala teraz. Szurałbym cicho biegi firmy szereg. No to jest prawda. Ale zajebiście się zachował, ty. Poszedł sobie jeszcze pochlać pół godziny, zamówił sobie wcześniej, żeby od razu wyjść elegancko, rzucił 200 zł na przeczekanie, jak to mnie wziął. Zajebiste zachowanie. Hombres, ¿qué calificación le dan a este palo? O nie. To będzie na czubku. Nie ma nic. Słaba broń. Chociaż wygląda potężnie. Wyładowany miecz przez naturę. Ale bez gówna na końcu. To słaby damage. Oh god. This is supposed to be a surprise. Oh god. The inspector's here, Monkas. What are you doing? Get out! 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 Out of the UTV! Bad. No. Don't worry. You just have to get it started, you know? Don't- Ow! Ow! Get away from me! Get away! You ever have a goat try to eat your hair when you're making them a seesaw? Codziennie. For their first birthday? Ow! Beep! Kurwa, w stopę ją gryzie. I am not a goat. I realize this is not in the board. What the fuck? Get off! It's not ready yet! Get off! Po chuj koza w garażu, prawda? Po chuj kobieta w garażu. Prawda, źle pytanie zadałeś. Yeah, you're choking on sawdust, because I'm using power tools. Stop eating it! It's not for eating. Excellent. Please! No cóż. Get shot, so that's it. Oh, here come the wieners just shooting out and absolutely pounding to victory and or the lead. A leci. Ej, ale to jest nie fair. Patrzcie, jak on ma tutaj prostą drogę, a tam jest, wiecie, bumpy shit, nie? Beaner the wiener, this wiener was straight and strong. Oh. Janyczki, a nie korgi, fakty. Ale tu OP, tu jest ten, pay to win. Absolutely pounding to victory and or the lead. It's been a pay to win. When I'm not with you, when I went with you. Już widzieliśmy, ale można jeszcze raz obejrzeć. Nie ma problemu. Kurwa, muszę sobie kupić takie coś. Zajebisty gwizdek. Jestem ciekawy, czy jakbym ten gwizdek wyszedł teraz na klatkę i tym gwizdkiem ten krzyknął, czy jeszcze by ktoś wyszedł kurwa na ten, na klatkę. Chociaż w sumie z moją sąsiadką to raczej by mieli wszyscy wyjebane, bo po prostu by myśleli, że znowu drze mordę. Czy uprawiasz jakiś sport? Tak. Jaki? Nie. Nie. Mira, me encontré un... Wa, wa, wa. Wa, wa, wa. Dziki Zachód. A to dziki Meksyk tylko.
Co teraz robić? Oj, odławił się. No cóż, trzeba szukać nowej roboty, trudno. Właśnie w Poznaniu otwarto pierwszą w Polsce restaurację Żabka, w której oprócz zrobienia tradycyjnych zakupów zjesz przeróżne ciepłe posiłki, czy nawet podładujesz telefon. Żabka ta znajduje się w galerii handlowej Avenida w Poznaniu. Jak widać, jest tu spory wybór. Znajdziecie tu wypieki, które są zawsze ciepłe, pierwszy raz to widzę. Sporo jest stacji z różnymi wejściami do naładowania na przykład telefonu, bardzo przydatna rzecz. Dostępne są też szejki w trzech smakach, waniliowy, truskawkowy i czekoladowy, chyba nie ma ich w zwykłej Żabce. Kolejną nowością są frytki z czterema różnymi dodatkami. Wybór jest spory. Nie, no dobra, taką Żabkę mógłbym otworzyć, okej? Okay? Oprócz stolików w rogu są takie kanapy, aby wygodnie sobie zjeść, ale jest jedna rzecz, która mnie zaskakuje. Naprzeciwko tej Żabki jest kolejna Żabka, a piętro wyżej niedaleko od... A to nie w prawie każdej Żabce tak jest? Stary, kurwa, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Od nich są dwie kolejne i... Ale dobra, ja mieszkam w Łodzi, więc może dlatego. ...obok siebie, z czego jedna z nich jest najmniejszą Żabką w Polsce. Oczywiście, stuletnie jaja, starbu. To jest właśnie stuletnie jajo w przekroju. To... po prostu niezwykle capi. Tak, znaczy, powiem wam tak, jadłem stuletnie jajo i stuletnie jajo nie ma kurwa smaku. Takiego aż tak bardzo przerąbanego, jak każdy myśli. Stuletnie jajo smakuje jak taki stary żelek. Sama, jakbyś samą żelatynę sobie do ryja wsadził. One są, nie są jakieś takie gigastraszne, ale sama konsystencja sprawia, że ci się chce żygać. I rozpadający się stary żelek. Bomba. Słońce się schowało. Jaja świecą dalej. Bardzo się schowało, trudno, jaja świecą dalej. Ale w smaku nie są tragiczne, konsystencja jest tragiczna. Dobre piwo? Dobre. Dobre piwo. Piwo dobre, curry. Okay. So, nice ladies. Yo man. My name is... Yo man? Andrzej. Yes, and your name? Andrzej. Ernest. Oh, cool. You live in Poland? Tak. Oh. Tak. I will give you a beer, okay? One beer for you. And one for me. Pod sklepem, normalnie, rozumiesz? Yeah. Puri. Cheers. Votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif, on fait bouillir à feu. Ja to prawda, bo mam musi zawsze najlepsze rzeczy w lodowersce. Nie, mi starczy. To tyle miesięcy siedzenia, kurwa, i ja nie chcę tego więcej. Gdzie mój rower zabierasz? No to się ja tylko na chwilę do sklepu. Nie bierz mi roweru. Dobra, tam proszę na... Cię, nie, Ryszard, na 15... nie bierz. Ryszard, złodzieju! Mam jest potrzebny, ja też aj, muszę tam. Do sklepu jechać, no gdzie ty... Chwila i zaraz gdzie ty uciekasz z tym rowerem, no? Zaraz przyjadę. Oddaj mi rower! Proszę cię, nie zabieraj mi roweru! Oddaj mi rower! Będę za 15 Ryszard, minut. Ryszard, ty draniu! Za 15 oddaj minut! Oddaj rower! Gen Z Merlin? No kurwa, diabeł! O kurwa, ale złom! Wychodzę do ciebie, byłam głupia ślepa? Dobre. Pani kazała e-mail zrobić. Muszę wymyślić coś zajebistego, groźnego i zajebistego jeszcze raz. O, dobra, mam. 15. Za 20 lat, no będzie żałował. Wizyta umówiona, jeszcze e-mail potrzebuję. O ja pierdolę. A muszę? No śmiało. Siadam na kaktus@gmail.com. Miałem 7 lat. Wypierdalaj. Okej. Bez przypominania. Ale jakiś taki dopakowany ten ginger. Nie pasuje. Pewnie daje bani jeszcze, typowi budowlańcy. How much do you weigh? I weighed in this morning at 119. A, ja się dziwiłem, skąd ten gościu ma tyle viewsów i tak dalej. Nie pamiętam, jak się nazywa. Keso? Keso, tak, Keso's Calories. A to jest jakiś kumpel tego, Jinxiego chyba, ta? Kilograms or pounds? What? Yeah, you're 6'2. Maybe 6'3. Maybe 6'3. Maybe, hey! Maybe 6'3. Someone said 6'3 sideways? Queso needs Wii Fit. What's
What's your caloric? Jaka jest najbardziej królewska część trójkąta? Kiedy się dotykasz z kolegą fiutami? A, to nie o taki trójkąt chodziło. Jego wysokość. No nie. Humans can only hold their breath for 10 minutes, then how was Louis Armstrong able to become the first man on the moon? Fucking Louis Armstrong, once again. Fusion failed. No cóż. Jaki wkurwiony, ale te filtry zazwyczaj na zwierzętach zajebiście wyglądają. A ja mam nadzieję, że wam się widzowie zajebiście oglądało, że piszemy memy.